projektu uchwały. Jeżeli dziękuję tego nie bardzo. Uczynimy, stracą działkowcy. Ja mam dziękuję, pytanie do nie pana zdążył premiera. Pan już, panie pośle. Przykro mi bardzo. Wygłosił pan oświadczenie i apel. Przystępujemy do głosowania nad propozycją Prezydium Sejmu. Kto z pań i panów posłów jest za skierowaniem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zawartego w druku nr 1204 do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 443 posłów. Za oddało swój głos 231 posłów. Przeciwnego zdania było 211 posłów. Jeden poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął, a tym samym skierował projekt ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.